Witam wszystkich. Druga połowa czerwca. Dead fun. Wygląda mniej więcej tak. Tak jak mówiłem, nie pozawiązywały dolne części gron. Bardziej położone gałązki. Trochę bardziej obciążone. Krzaki około 1,50 m, 1,80 m. Niestety tu ich trochę mszyca zwija. Nie wiem, czy się wyrobię jeszcze z opryskiem, z karencją. Chociaż tu ten to jeszcze bite 2 tygodnie, więc sądzę, że tu bym się wyrobił. Chociaż nie wiem, czy będzie decyzja o oprysku, czy nie, przemyślę jeszcze dzisiaj. Czy dużo jest materiału? Nie wiem, jak to określić. No, sporo jest, mogłoby być jeszcze więcej, jak to zwykle bywa. Nie wiadomo, ile jeszcze się z tego zbierze, bo chmurka może wyjść w każdej chwili z gradem i dziękuję, do widzenia. Chociaż początkiem czerwca był u nas grad w okolicy. Na szczęście te nasze miejscowości ominął, przeszedł dwie miejscowości dalej. Tak mniej więcej wygląda plantacja detwana. Facelia. Nie moja, znajomego. Jest tu w okolicy kilka takich większych pól z facelią. Pszczółki bardzo lubią. Roślina pyłkodajna, miododajna. Naprawdę dużo pszczół. Gdzie się nie przenieść, to i nie tylko pszczół. Nie chcę tam dalej wchodzić, ale naprawdę na metrze kwadratowym co najmniej 10 pszczół. Zapach nieziemski. Super to wygląda, pięknie pachnie. I super, że pszczółki mają takie używanie na tym. Cieplutko, wilgoci trochę ma, więc musi nektarować. Tu jest troszkę słabsza. Tu jest troszkę mocniejsza. Super. A tu plantacja zero. Plon główny. Plon dodatkowy. Miód. Junkers. W środku porzeczki jest całkiem zielony, góra już zaczyna się różowić. Trochę problemu z mszycą. Nie wiem jeszcze, czy się wyrobię przed zbiorem, czy nie. Czy będę pryskał, czy nie, przemyślę. Podobnie jak z tamtym detwanem. Tamte 5 rządków Junkersa młodego, co był na jesieni sadzone. A dalej owies też mój. Krzaki mniej więcej 1,50 m, może niecałe. Bardzo się nie rozłożyły, gdyż nie ma zbytnio na nich owocu.
Tak mniej więcej wygląda plantacja. Owoce są ładne, duże. No ale nie jest ich jakoś mega, mega dużo. Motorek jak na razie jeszcze chodzi. Jeździ w sumie. Nie chodzi. Która gałązka jest bardziej odkryta, to już jest naprawdę różowo na niej. I tak mniej więcej prezentują się plantacje na 19 czerwca. Zachęcam do śledzenia kanału, do polubień, do subskrypcji. Zachęcam do udostępniania tych filmików, gdyż w ten sposób Wy też będziecie wspierać mnie tworzyć ten kanał, gdyż poprawią się zasięgi i te algorytmy YouTube'owskie po prostu będą wyżej pozycjonowały, chętniej wskazywały, że to są filmiki warte obejrzenia, godne. Dzięki za wszystko, za te polubienia, za komentarze. Trzymajcie się, cześć.